rusza w świat. Na czapce ma dzwoneczek śliczny, który wciąż nam gra. W krainie zabawek on wszystkich zna, wy też poznacie go. Zagości w waszych dziecięcych snach i to nie jeden raz. Nody, Nody, Nody. Nody i czary. W krainie zabawek nie działo się dziś nic niezwykłego. Nody właśnie przywiózł Laledinę do portu. Zaczekaj tu na mnie, Nody. Kupię łódeczkę dla mojego kuzynka na urodziny i zaraz wracam. Będę czekał. Dzień dobry, marynarzu Samie. Dzień dobry. Co masz w tej torbie? A nic takiego. Dał mi to pewien stary kapitan. Nazywał to torbą z czarami. Z czarami? Chciałbym mieć taką torbę. Możesz ją mieć. Dziękuję. Ale musisz zapłacić 2 sześciopensówki. O, 2 sześciopensówki? To wszystko, co przy sobie mam. Ale wyobraź sobie, jak zadziwisz przyjaciół taką torbą z czarami. Masz rację. Zaprosiłem dziś na podwieczorek Tessie. Chciałbym ją zadziwić. Tu masz jeszcze jeden bardzo ważny czar. Nie zgub go. Nie zgubię. Dziękuję, Sam. Dzień dobry, Nody. Tessie, nie zgadniesz, co mam w tej torbie. Tort czekoladowy? Nie. Ta torba jest pełna czarów. Czarodziejskich rzeczy? Mogę zobaczyć? To jest jeden czar. Zostaw to, Bambi. Zobacz, co zrobiłeś. Zostaw moje czary i znikaj stąd. Ojej. Ale szybko uciekł. On nie uciekł. On zniknął. Stał się niewidzialny. To na pewno sprawił ten czarodziejski proszek. Czarna znikanie. Nie dotykaj tego, Nody, bo i ty możesz zniknąć. Czy masz tu czar, który przywróci nam Bambiego? Zobaczę. Przestań, Bambi. Tak cię nie widzimy. Psik! Och! To pewnie jest... A psik! Czarna kichanie. Siad, Bambi, siad. Już dość nam sprawiłeś kłopotu. Jak mam powstrzymać te czary? Nie wiem. Co tam się dzieje w ogrodzie Nodiego? Kto tam tak hałasuje? To ten pies z Tessie, Bambi. Ach, całe szczęście, że twój ojciec nie kupił psa. Ojej! Co się dzieje? Słyszysz szczekanie Bambiego? Dochodzi z ogrodu państwa Misiu. Musimy im powiedzieć, że on jest niewidzialny. Pani Tubi, czy widziała pani psa Tessie? Nie. Ho, ho. Pani zaszczekała. Wiem, to się zaczęło, kiedy zaczęłam pić lemoniadę. To pewnie znowu zadziało. Jeden z twoich czarów. To moja wina, pani Tubi. Kupiłem od marynarza Sama torbę z czarami. Przez te czary Bambi stał się niewidzialny, a Tessie ciągle kicha, jakby ktoś ją zaczarował. Ale jak ten czar na szczekanie mógł się dostać do mojej lemoniady? Domyślam się. Misiu Tubi, czy wziąłeś jedną z tych torebek z czarami? Nie. Więc... Wsypałeś ten czar w proszku do mojej... Ty niegrzeczny! Bardzo panią przepraszam, pani Tubi. Mam nadzieję, że czar nie będzie długo działał. Ciekawe, czy Laledinie też coś się stało. Była ze mną, kiedy kupowałem te czary. Mam nadzieję, że te czary nie podziałały na nią. Chodźmy do niej i zobaczymy. Lito, dobrze się czujesz? Czy nic ci ja? Powinnaś wziąć lekarstwo. Nie, zaczarował ją jeden z moich czarów. Czar na kichanie. A więc te czary naprawdę działają? Tak. Musimy bardzo uważać, żeby inne czary... Przepraszam, mam nadzieję, że nie zaczniemy teraz wszyscy kichać. Co się stało? To był pewnie czar na latanie. Dzień dobry, panie Jumbo. Piękny mamy dzisiaj. Uwaga!
przeleciała nade mną łódka. Coś podobnego. Mogła mnie uderzyć w głowę. Zaraz z tym skończę, panie Jumbo. Powinieneś wyrzucić te czary, Noddy. Widzieliście może lecącą łódkę? Tak, widzieliśmy. To skutek jednego z moich czarów. Czary! Cóż to za bzdury? To prawda, panie policjancie. One... Uważaj, panienko. Widzi pan, panie policjancie? Tessie kichnęła na pana czarem na śpiewanie. Co to ma znaczyć? Panie policjancie! Teraz jeszcze na dodatek tańczy. Dlaczego pan to robi? Nie wiem. Mam poważne kłopoty służbowe. Co to za zielona mgła? Co się dzieje? To pewnie czarne chodzenie do tyłu. I co my teraz zrobimy? Kto w krainie zabawek wie więcej o czarach? Oczywiście wielkouchy. Chodźmy do niego szybko. Czary, powiadasz? Kupiłem je od marynarza sama. Bumpy jest niewidzialny, Tessie kicha, pani Tubi szczeka, pan policjant śpiewa i tańczy, a pan Sparky Jumbo chodzą do tyłu. Daj mi te czary, Noddy. Nie wolno bawić się rzeczami, o których nie ma się najmniejszego pojęcia. Przepraszam. Zaczekajcie tutaj, a ja pójdę wrzucić te czary do ognia. Być może uda mi się je zniszczyć. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. Nie martw się, wielkouchy, na pewno... O, gdzie jest domek wielkouchego? I gdzie jest wielkouchy? Popatrz, tylko tyle po nim... Co stało? Wielkouchy! Musimy przywrócić go do nas. Ale nie masz już więcej czarów. Nie mam. Chociaż mam. Mam jeszcze jeden. Marynarz sam powiedział, że to bardzo ważny czar i żebym go nie zgubił. Może ten czar odczarowuje wcześniejsze czary. To Bumpy! Och, Bumpy! Przez ciebie rozsypałem ostatni czar! Szybko, Noddy! Odsuńmy się od niego! Noddy! Wrócił domek wielkouchego! I wielkouchy! Gotowe! Twoja torba z czarami poszła z dymem. W przyszłości bardziej uważaj na to, czym się bawisz. Tak, piesku, widzę cię, widzę. Cieszę się, że już pan nie śpiewa i nie tańczy. Nie śpiewam i nie tańczę. A dlaczego miałbym to robić? Też pomysł. No dobrze, wracając do tej tajemniczej latającej łódki. Czy chodzi panu o tę łódkę w pudełku? Którą? Gdzie? Tam, gdzie jest miejsce. No i mam nadzieję, że tam zostanie. Och, mamo, już nie szczekasz. A dlaczego miałabym szczekać? No proszę, jest swój podwieczorek. Zniknąłem w kłębach dymu? Niczego takiego sobie nie przypominam. A czy ty pamiętasz swoje kichanie, Tessie? Pamiętam, że czułem coś dziwnego. Ale co? Nie pamiętam. Wydałem wszystkie moje pieniądze, żeby zadziwić was moimi czarami i nikt nie pamięta, co się z nimi działo. I teraz nie mam pieniędzy, żeby kupić coś słodkiego na podwieczorek. Nie szkodzi. Możecie zjeść podwieczorek u mnie. Mam tu dla was pyszny tort czekoladowy. Och, wielkouchy, ty to chyba umiesz czarować.